Tu jak widać mogą się też przygotować ludzie do wyjazdu do Europy, czyli kupić sobie kamizelkę, żeby przypadkiem nie utonąć po drodze i od razu mogą sobie kupić pistolet lub karabin. Oczywiście na śród. Trochę już walę propagandę. Sprzeciwiającą się uchodźcom. Jestem neutralny, tak oficjalnie. Nieoficjalnie możecie się domyśleć, co myślę na ten temat. A wiecie dlaczego? Bóg, honor, ojczyzna, nie żaden Allah. Wybieramy się coś zjeść tureckiego, znaczy ja będę jadł. Mam nadzieję, że coś dobrego. Bo moja osoba towarzysząca, która jest tutaj, ale nie chce być na kamerze, bo jest nieśmiała, twierdzi, że wie co kupić, żeby było dobre. Jak to się nazywa? Skender. Iskender. Jak widać, tutaj jest szczere miejsce, w którym, do którego można się dostać łapóweczką. Jest to dach jakiegoś budynku do rozbiórki. Przed wami całe miasto Stambuł. Po waszej prawej most łączący Azję z Europą. Jesteśmy gdzie? Na tym budynku. Tutaj są kopuły, nie wiadomo z jakiego to w ogóle wieku jest. Tutaj ktoś ma komin. Zobaczcie. Hajcuje ktoś w chałupie, prawdopodobnie drewnem. A tu jest pan, któremu się daje pieniążki. Twierdzi, że jest ochroniarzem. Kupiłem sobie nową czapkę na Grand Bazarze. Ładna i sympatyczna. Trochę głupkowata, jak będę wyglądał na debila, ale jeszcze nie wiem jak wyglądam, to ten pompon cały czas zlikwiduje. Ale tak poza tym to czuję się w tym dobrze. Zresztą chyba się wszyscy na mnie gapią, to chyba był głupi. Głupia decyzja, 14 zł. Ale musiałabym go kupić, nie? Ty, nie pamiętam jak się on nazywał. Dumbledore. No, to jest to. Dobra, zawijam stąd, już mi się nie chce. Przechodzę na taksma. Jak? Taksim. Na taksim. Wybieram się. I się wybieram tam. Nie wiem jeszcze jak, ale się wybiorę. Samotnie. Fajne rzeczy sprzedają. Szkoda, że wszystko chujowe. Chińskie. A jak dobre, to drogie. No ale jedyna co mi stać, to nic w sumie. Ludzie, same zobaczcie. Tak jak u nas. Szał pieniędzy, czyli każdy chciałby wygrać. Podobno 55 milionów do wygrania w Turcji. Kolejki ogromne, coś w stylu lotto. No i niech grają. I życzę tutaj, żeby ktoś sobie wygrał. Sam bym zagrał, ale mam szczęście w życiu, ale bez przesady. Nie ma co się łudzić. No nic, jedziemy do Azji. Yo. Płyniemy. Płyniemy białą łódką do Polonoskoj, polskiej wioski. 30 kilka kilometrów od Stambułu. Ale chyba dalej jeszcze to będzie po stronie europejskiej. Ej, to będzie po stronie europejskiej czy już po azjatyckiej? Teraz jak dopłyniemy. Boże, za kilka minut będę w Azji. No to pierwsze kroki po Azji. Podczas oczywiście tego tripa, bo tu już byłem dokładnie w tym samym miejscu 2,5 roku temu. No i co po azjatyckiej stronie pierwsze co można zobaczyć?
Ulica Adama Mickiewicza. Znacie typa? Ty, kim był Adam Mickiewicz? Prowokacja. A tak na serio? Nie no, żartuję. Ogarniam. Ładnie śpiewał, nie? Ej, wyobraźcie sobie, że widzę tutaj bażanty. Są jelenie, czy tam sarny, zające, wiewiórki, nawet dziki. Ej, w sumie to jesteśmy u siebie. Wiśnie są nawet. Teraz pytanie brzmi, czy oni sprowadzili te wszystkie zwierzęta? Czy one są tu naturalne? Ty pies samobójstwo chce popełnić. Właściwie jesteś na nagraniu. No dobra, no ale co mam zrobić z tym pieskiem? Chodź tu. Widzicie? Jestem ale jestem tutaj sam, oficjalnie jestem sam. Chodź, no. Chodź. O, zobaczcie, Boże, młyn. Jedno. Ale folklor. Tylko daleko, nie chcę się z buta tam cisnąć. Zajebiście. Ja wam tylko pokazuję, że jest taka miejscowość jak Polonoskaj, Poloneskoj. Dawny Adampol. A wy możecie już sobie po swojemu. Wy już możecie po swojemu. Zacząć. Patrzeć w piździec! Idiota, nie pies. 19 marca 42 roku została tutaj ta osada wybudowana i zrobiona na gruntach wydzierżawionych przez Adama Czartoryskiego. Znacie typa na pewno, nie? Osiedliła się tutaj po wojnie krymskiej grupa żołnierzy polskiej dywizji kozaków otomańskich. Nie wiem, czy wiecie w ogóle, kto to jest Mustafa Kemal Pasa. To jest ich tam przywódca, ten taki, który zrobił ogólnie Republikę Turecką. Pierwszy prezydent tutaj Republiki Tureckiej odwiedził to miejsce. Gdzieś tam jest ogólnie symbolem przyjaźni turecko-polskiej. No nie mają wyjścia, dostali w dupę od naszego sowieckiego. To nie ma wyjścia, muszą być naszymi przyjaciółmi. Wydaje mi się, że to jest Adam Czartoryski. Nie, to jest Ataturk. Tak? To po co go tu dali? Mustafa Kemal Ataturk. Czyli jest to Mustafa Kemal Ataturk. Kościół polski, w którym jest polski ksiądz. W dzień się możecie tam udać na pewno, porozmawiać z księdzem. My niestety nie daliśmy rady, bo przyjechaliśmy na tyle późno. Przyjechałem na tyle późno, że może nie dała rady. W miejscowości Polonoskoj znajduje się polski cmentarz. Widać, że niektóre mogiły są dosyć nowe. Jak tak patrzę, to nawet widzę jedno z 2009 roku. Cmentarz rzymskokatolicki, na którym spoczywają uczestnicy powstania listopadowego, wojny krymskiej i powstania styczniowego. Niestety kościół jest zamknięty, nie wiem, nie umiem tego nawet skomentować. Żeby w dzień był zamknięty kościół. A chciałem sobie zdrowaśkę pyknąć, nie? Za naszych bohaterów. Boże, on jest ładny. Ładna polska styluwa. Wiejska. Jeszcze i u nas można taką znaleźć. Ty, piździka se tu postawili. A znacie tą piosenkę? Moplikiem se jada na sikta. Moplikiem se jada z roboty. I tak dalej, i tak dalej. Śląskie szlagiery. Jaki pojebany pies. Mówiąc krótko. Fajna wioska, zajebiście bogata. Tureckie wioski to jest ogólnie katastrofa. A tutaj widać, że jest komercyjne miejsce. No nie dziwne, jak to jest piękne, piękne widoki. Piękna wioska, niecałe 40 km od Stambulu. Adam Czartoryski, jak widać. I cała rodzina ogólnie Czartoryski w historii naszego kraju. Niejednokrotnie rozwaliła system. Idziemy po rzeczy i łapiemy stopa. Że cały czas widzą w telewizji, jakie są straszliwe ataki ówczesnego prezydenta na ogólnie terytorium Kurdystanu, który jak wiadomo jest Turcją. Jakbyście zobaczyli na mapie i oznaczylibyście to terytorium, które należy prawowicie od, wiecie, od wieków do Kurdów. Odrębny język. Nie jak myślą za coś, tylko naprawdę. To jest inny naród, w 100%. I
mówiąc krótko, to jest dla mnie, jeżeli chodzi o to, co ja, z tego co ja wiem, to jest największy naród, który nie ma w ogóle wolności. Taki, co ja znam. Bo te terytorium naprawdę można porównać, nawet można porównać być może do wielkości Polski. Kurdowie mieszkają w kilku krajach. Na pewno jest to w Turcji, które absolutnie nie mają żadnej autonomii, żadnych swobód i są, mówiąc krótko, prześladowani i bombardowani akurat właśnie teraz przez prezydenta, który coraz to bardziej jest radykalnym islamistą, ale to jest osobny temat. Czyli w Turcji mają przesrane i tam nawet kobiety walczą w partyzantce kurdyjskiej. Oczywiście obydwie strony są winne, bo obydwie strony zabijają. Ja się nie wtrącam w politykę, tylko mówię jak jest. Kolejne to jest Irak kurdyjski. Tam mają jednak swoją jakąś autonomię. Nie wiem jak wygląda ich swoboda. Kolejna sprawa to też są w Iranie. Więc już mamy trzy kraje, tak jak my mieliśmy po rozbiorach. I jeszcze z tego co mi się wydaje to bywają w Armenii tam jakieś terytoria, ale ja się nie do końca znam. Próbują walczyć. Jak widzicie, oni bombardują. Ci walczą jako partyzantka z drugą największą armią NATO. Właśnie, mam jedno kurwa pytanie. Kto przyjął Turcję do NATO? Pojebało nas? No pewnie jeszcze oni byli szybciej od nas, ale to ja się w to nie wtrącam. Ale taka jedna myśl. Czy to nie jest kraj odrębny kulturowo? Czy to jest kraj azjatycki? Jeszcze ja słyszałem, że jacyś popierdoleńcy chcieli, typu Niemcy, przyjąć ten kraj do Unii Europejskiej. Jak można kurwa przyjąć kraj azjatycki do Unii Europejskiej? Tam zaledwie 200 km, czy tam 250 km leży w Europie, a reszta to jest 1500 km Azji. To jest kolejny debilizm. Czyli tak, wroga mamy u siebie jako sojusznika. Prowokuje Rosję. Kilka miesięcy temu zestrzelili ruski samolot. Jakiś bojowy, nie wiem. Ichniejsze F-16, które oni tam mają, jakieś migi, srigi, nie znam się. Mamy przesrane, bo za sojusznikiem mamy kogoś, kto sam prowokuje, kogoś, komu nie możemy ufać, to jest kraj islamski. Oczywiście oficjalnie ten kraj jest, jak to się mówi? Ten kraj jest... Pierdoliłem się, wiedziałem, że to jest upierdolone, ale musiałem to wkrótce, nie? Po prostu musiałem. Już myślałem, no. Ale jest to smart. Męski fryzjer. A za wzór jakieś pedały. Jeszcze tylko brakowało Justina B. Jak Bieber, żeby pokazać, że on ma ładną fryzurę. Dobra, ja wiem, mam tragiczne włosy. Ale jak mam powiedzieć mu, żebym chciał, żeby mi tu ładnie przyciął, żeby ją irokezać czy coś w tym stylu. No nie umiem. Ale chyba w Indiach się obetnę, albo gdzieś się obetnę, no, chciałem się przejmować. Właśnie czym się tu przejmować? W tym kraju jest coś jak tragarze. I tak się właśnie przenosi wszystko. Chodzą w taki sposób, przenoszą całe domy nawet. Przerąbana robota. Akurat ten miał z górki, to spoko. Musiał tylko hamować. Ale wyobraźcie sobie, jak on to targa na górę. Ale żadna praca nie handli, ale smutna robota, no. To jest tak zwana wieża zegarowa. Podobno jedna z najważniejszych miejsc w Izmirze. A ja bym ją nazwał obsrana wieża. A wiecie co jest jeszcze po waszej prawicy? Obsrany meczet. A dlaczego obsrany? Chyba to wszystko wokół widzicie, nie? Gołębi chyba z 2000. Czy słyszeliście kiedykolwiek teorię, że gołąb to jest taki żul wśród ptaków? Nie dokarmiajmy żuli. A czy oczywiście, jako Ślązak teraz troszeczkę przegiąłem pałę, ale nie mówimy tutaj o gołębiach, które hodują nasi hanysi, górnicy w swoich gołębnikach, ale jego gołębie to są porządne gołębie, które mają dom, które się ładnie zachowują, nie są żulami. W Krakowie już nie można dokarmiać gołębi, grozi to mandatem i o dziwo popieram za to raz jedyny Straż Miejską, która w ogóle nie powinna istnieć, ale nieważne. My w Żorach od 2000 roku nie mamy już Straży Miejskiej. Wiecie, jakie jest fajne życie wtedy? Wszystko w Żorach jest zajebiste. A gołębi mamy tylko kilkadziesiąt.
na rynku, a akurat to wygląda. Zauroczony. Świetni ludzie. Mimo że nie mam w sumie za co jeść prawie, trzeba wrzucić. Po prostu ludzie z takim talentem powinni być wspierani. Ja robię bańki, raczej robiłem bańki mydlane. Dostawałem, mimo że to gówno, a nie talent. To takim ludziom trzeba wrzucać. Wrzucajcie takim ludziom. Są artyści. Wydaje mi się, że to są emigranci. Ogólnie idziemy sobie. Jakbyś patronską wzięli. Widzieliście tam rudy typek mały. Śmieszna sprawa. Muszę bardzo uważać, co robię. Bo jestem... Właśnie. Jestem w szemranej dzielnicy, gdzie znajdują się uchodźcy. Znajdujemy się na dzielnicy trochę patologicznej. Jest tutaj właśnie, jak widzicie za mną, kamizelki. Żeby się ludzie nie potopili, ale ja co robię? To właśnie się przesiadują i przybywają Syryjczycy, którzy, że tak powiem, szukają miejscówki, żeby przepłynąć na drugą stronę do Grecji. Właśnie z tego miejsca, z Izmiru, przepływają na te wyspy greckie. Już kilku widziałem, ale nie mam pewności, czy oni to oni, a nie chcę was oszukiwać, idąc, wiecie, i pokazywać, że to są oni. Wszędzie kamizelki sprzedają i koła ratunkowe. Takie opony, nie? Opony takie samochodowe. Tak, tutaj jeszcze się takie używa, jak widać. Idziemy dalej, bo się gościu tam przyczaił i pożył do jakiegoś kumpla. A kosy w plecy nie chcemy dostać, nie? Zaczęło się. Zaś. I tak 5 razy dziennie. Jesteś obserwowany zajebiście. Wszystko jest w języku arabskim. To jest dzielnica, sami wiecie kogo. Tutaj jak widać działa Caritas, tak jakby tutejszy ichniejszy. I przekazywane są woda i różne inne pierdoły, jedzenie. Ja widać kobiety i dzieci idą, emigranci, ratować się. Jak widzicie, uchodźców mamy. Próbowałem podchodzić, ale się dziwnie zachowują. Boję się o kamerę, tym bardziej, że jest na niej napisane GoPro. Muszę ją, muszę tak zamazać, żeby nie było widać. Niektórzy wyglądają na potrzebujących, niektórzy wyglądają na takich, którzy mogliby nam pomóc. I tyle. Nie zwijam stąd, bo jestem obserwowany już z okoła. I to nie chodzi tylko o to, że jestem biały i to jest atrakcyjne. Tutaj przez szemrane osoby. No i widzicie, wszędzie są kamizelki. Kamizelki, kółka takie. Okej, okay. Przypierdolił się tym. O, możecie zobaczyć. Tak jak już kółka. Kółka ratunkowe dla tych, którzy przepływają na drugą stronę. Ktoś mi mówi, a co ty się tak włóczysz po świecie? Bez celu. A wy co, mam walić wino pod blokiem? Wolę iść w świat. Tym się właśnie różnią od reszty. Takich ludzi, którzy w sumie jeszcze nie wiedzą, czego chcą. Choć ja wiem, czego chcę, ale nie stać mnie na to. Smutne się zaczęło. Smutne tematy.
tak zimno, że zapominam w ogóle nagrywać filmy. Tu spałem na stołach obok restauracji. Pan tutaj właściciel się zgodził. No zimno. Patrzyłem na internecie. To będzie, że niby prawie minus 10. Najgorsze, że w Edge Room w nocy jest nawet minus 19. No więc pakuję rzeczy. Idę umyć zęby, burzę. Była ciepła woda. I idę łapać stopa. Tak wygląda jeżdżenie stopem w zimę. Kurwa. Ale to ja nie przetrwam, kurwa. Ja pierdolę, jak złapię auto, w którym wejdę i będzie ciepło. Ale fajnie będzie. Привет, Поляки! Мы зараз Эрзунган, зараз у нас 182 километра на Эрзурум. У нас все хорошо. Я иду с моим другом. Такая смешная ситуация. Jesteśmy в Турции, już w sumie już prawie w kurdyjskiej części. Kurdystan, no ale to tak. No. I z Kurdem rozmawiam po rosyjsku. Można, można. Na szczęście uczyłem się 3 lata rosyjskiego, ale no tak naprawdę niby się uczyłem, ale leciałem w chuja. Nauczyłem się go tak naprawdę w Gruzji, w Armenii, bardziej na Ukrainie. To jest mój problem, że do dzisiaj mówię raczej mieszanym ukraińskim, rosyjskim, przez co nie jeden Rosjanin mnie nie rozumie, ale jak ktoś trochę zna tylko ruski, to się umiem dogadać. Wszystko jest dobrze. No to witam w Erzurum. Erzurum, przepraszam. No to tak. Tutaj, przepraszam, będę załatwiał wizę irańską. Nie wiem, na razie nie dostałem jeszcze potwierdzenia z ministerstwa, wiecie, że mogę wyrobić. To jest skomplikowana sprawa. Cóż bym chciał powiedzieć? Jechałem z zajebistym kurdem, z tego co widzieliście. Gadałem z nim po rosyjsku. Ogólnie naprawdę kocham kurdów za to, że to są po prostu zajebiści ludzie, pomocni i wspaniali. Co jest... taką rzeczą, która no nawet różni od Turków, choć Turcy też są bardzo w porządku. Kolejna sprawa dosyć zabawna jest taka, że ogólnie Kurdowie, ale ci młodsi, bo ten akurat był wiekowy już, ale młodsi lubią palić jointy, piją piwo bezalkoholowe. Wiem, że bezalkoholowe to trochę lipa, ale przecież piwo to nie alkohol i tak, nie? Jak to Ferdek Kiepski mówi. Jest tylko minus 7, miało być minus 15. Jest minus 7, więc ja jestem zadowolony.